Witamy. Dzisiaj podpuszczamy gołębie na 10 km. U kolegi Andrzeja z Ryk. Ma dużo gołębi. Proszę zobaczyć. Nasze weterany. Murzyn. Żałobny. Żółty Budapeszt. I nasze czarne Budapeszty. A tu są świeże gołębie. Jak widać. I kolega, proszę zobaczyć, duży gołębnik. Prześmi u kolegę Andrzeja z Ryk. Ma bardzo dużo gołębi. Jak te gołębie nasze wyjdą i przyjdą 10 km przez las, to są naprawdę weterany i bardzo dobre gołębie. Te świeże to moim zdaniem to nie przyjdą, nie? Ale te nasze weterany powinny przyjść. 10 km przez las. I dajemy ścinkę, podpuszczamy. No i panie Andrzeju, góra i. Dobra, czekamy. Jeszcze nie wszystkie? To jeszcze nie wszystkie, w takim razie poczekamy. Bo to jeszcze nie jest tyle gołębi, co potrzeba wypuścić. O ludzie, ile tego jest! Nasze nie wyjdą ze ściny. Oczywiście żartuję, na moje weterany liczę. Żałobny, Budapeszt żółty, nasz murzyn i Budapeszty siwe na pewno przyjdą. Nie ma takiej możliwości, żeby nie przyszły. Muszę ręką wypuszczać, bo klatka się nie otwiera. Poszły! 10 km! Proszę zobaczyć, ile gołębi. I nasze w tym są. Puściłem! Chodzą! I co panowie powieta na to? Zobaczymy, ile naszych wróci. Żałobny już idzie w górę, widzę. Już ta Budapeszka kończata odbija. I murzyn. Budapeszka kończata już idzie wysoko. Ile tego jest? Ja nie wiem. Panie Andrzeju, ile tego jest? Ze 200? Już puściłem! Ile pan daje wszystkich? Wszystkich? 300 sztuk! Ale już na nasze się bią górą. No, twoje już się odbijają. No ciekawe, czy któryś siądzie. Ale dają. Pięknie, ile ich jest, ludzie. Przybliż synu może. O! Teraz to tak. I teraz co wróci, warty gołąb trzymania i dawania mu jeść. No, dobrze panu chodzą, co pan chce? Nie, idą w górę, ale nie wszystkie. Ale to nie jest bo nie, całą zimę nie ganiane. No ale to ma pan jasne, krymki widzę, to wiadomo, że to trzeba rozganiać. Trzeba rozganiać, ale piękna buda, piękny gołębnik. No gdzie te moje weterany? Panowie, puściliśmy 15 sztuk. No, zobacz. Pięknie, teraz ta. No, nagrywaj tamte, co chodzą. Ich trzeba nauczyć, żeby oni razem. Ja mam sprowadzane od ich rozjaka z Mławy, te murzyny. Ładnie. A twoje już odwalają. Odwalają moje? No. Nie widzę nawet, który jest mój, który nie. Ale już patrz, po bokach chodzą Budapeszty. Tam, patrz, zobacz, tam. Tak? No.
Już? No już walo twoje. Ja to nawet nie wiem które, co i jak, bo to co to są gołębi. Poodbijane są twoje. Jak pan myśli, panie Andrzeju, ile moich wróci? Myślę, że wszystko. No wszystkie to nie wrócą, te świeże to nie wrócą. No ale tam poszły, o tam widzę już poszły, o tam widzę trzy, o tam poszły. Tak. Walo już to było. Ale te murzyny ładnie panu dają wysoko. Panowie, co się dzieje? Proszę zobaczyć i panie, ile gołębi. No jak moje teraz wyjdą z tej ściny, to są gołębie asy. A tam góro zobacz. To są twoje. To te wysoko to moje? No, a czyje? O, moje kozaki. Ale żałobny, ta, żałobny już idzie odcina. Widzę po nim. Wiesz, ja nie mam, w zimę nie mam kiedy ganiać. Od listopada to jak ja pracuję. Ja od 8 do 4 pracuję, to jest ciemno. Wychodzę ciemno i przychodzę ciemno. Tak. Ale jest coś mojego tu? Nie. Nie. Ale rozwalają się jak ładnie. A moje to te chyba, te chyba wysoko te, nie? Tak. Nasze te wysoko co idą. No, puszczane, to mądre są. Ale tego jest, ma pan tego naprawdę. No 300 jest, a jeszcze tu są zamknięte. Tu jest 200, a tam jeszcze jest. A murzynki kornatej nie ma? Nie, mam, ale to wszystko już para. To w parach. No. No. O, zobacz jak tam walą swoje. Nie, Budapesz jeden siat. Budapesz jest ten świeży. Gdzie? O tu idzie, o, nisko, widzi pan? Siat już. O ten. Jeden Budapeszt siedzi. To ten świeży Budapeszt siat. Jeden siat. A tam walo, zobacz, tam ile już chodzi jeszcze. Góro, ale dopierdalają. O ludź! No to są wszystko twoje, te puszczone. To moje te wysoko? No, twoje te puszczone. Ale pięknie ci chodzą, ładnie ci w górę idą. Wachtałe. Tak popatrzeć, nie? No, dają. Ja mam od wichrowiaka z Mławy te murzynki. Ale to widać, żeby się gębie. No. Patrz, no tam to twoje. Tam to co tam walą. A tu brudki siadają. O ile to, a nasze tam są już, widzę. No. Wysoko. Wysokaleńko, no. A, dają. Jeden Budapeszt został z tych miedzianych, ten świeży. Widynek przyszedł. Ten widyn bardzo ładnie chodzi. Co? Bardzo ładnie chodzi ten widyn. I to wysoko. Dobry. Proszę bardzo, panowie, żałobnik jest. Pół godziny. No i co panowie powieta na to? Szukam do niego samicy, która idzie 20 km. Dam 50 zł 70 za samą samicę zwykłą. Jeśli ktoś mi udowodni film, że idzie 20 km żałobniczka samica. Za zwykłą żałobniczkę dam 70 zł. To jest gołąb. To jest mistrzowski gołąb, panowie. Proszę bardzo. Chodź skarbuniu na mieszankę, chodź. Na razie jeden. Ale to jeszcze przejdą, moje weterany na pewno wrócą, dopiero jest pół godziny minęło. Tam 45 minut, to jeszcze to jest, pierwszy żałobny jest. Na pewno przyjdzie ciemny, żółty Budapeszt. Nie wiem, czy już coś nie przyszło, ale to zobaczymy. Grunt, że jeden jest. Proszę bardzo, jest Budapeszt. Przy typlerze. Na samym rogu. A nie, już schodzi sobie do gołębnika. O, proszę zobaczyć. Już sobie zraz. Chodź i ciec, chodź i ciec.
Jest następny. To są gołębie. O, proszę go zobaczyć. Jest następny Buda. Przyszedł następny. Siwy. Ale brakuje naszego weterana. Murzyna. Gdzie on jest? Także już cztery sztuki są.